wojnę, jak uhonorować te wszystkie różnorodne organizacje zbrojne, które mają pełne prawo do samodzielności, bo one w sposób samodzielny, oddolny powstawały, a równocześnie ze świadomością, że nie może być 500 armii, tylko powinna być jedna w podziemiu. I ten proces trwa, to jest demokratyczny proces w podziemiu się dziejący. Bardzo niezwykła akcja scaleniowa, gdzie Grot Rowecki nie ma oczywiście też instrumentów takich w podziemiu, ale też nie ma powodu, żeby miał takie instrumenty, żeby nie negocjował warunków jednoczenia się. Na przykład takich warunków jak honorowanie stopni wojskowych, które w międzyczasie w podziemiu ludzie otrzymują za akcje zbrojne. Dlaczego Pilecki miałby nie zostać uhonorowany? Przecież on idzie do Auschwitz nie jako żołnierz ZWZ, tylko tapu. To jest jedna z tych kilkudziesięciu organizacji, tajna Armia Polska, która podejmuje decyzję, że trzeba iść do Auschwitz. Jak on wraca, to on już jest w Armii Krajowej, ale jak on idzie, to nie jest w żadnej Armii Krajowej. To co, nie honorować Pileckiego i jego synu? Akcja scaleniowa jest wielką lekcją też takiej pokory tego całego środowiska podziemnego, które rozumie, że trzeba negocjować warunki tworzenia się tejże armii. Ona w 1944 roku ostatecznie będzie liczyła około 400 tysięcy żołnierzy i oficerów. To jest niesamowita zdobycz w podziemiu. Więc to jest odpowiedź na pytanie generalne, jak Polacy się potrafili zachować, zorganizować, jeśli chodzi o umiejętność tworzenia struktur podziemnych. Ta cywilna struktura według obliczeń Waldemara Grabowskiego w czasie wojny u szczytu, czyli przed wejściem Sowietów w 1944 roku, to jest około 50 tysięcy urzędników państwowych. Struktura urzędników państwowych przy jednoczesnym istnieniu tejże armii. No i w ramach jakby rozumienia dopiero tego zjawiska, czyli tej umiejętności tworzenia państwa w podziemiu, przy jednoczesnym właśnie zachowaniu tego precyzyjnego pojęcia, którego użył Strzembosz, to znaczy Rzeczpospolita Podziemna. To nie jest totalitarne państwo podziemne, tylko to jest Rzeczpospolita Podziemna. To jest zupełnie inaczej definiowane państwo, mimo podziemia, mimo wojny. To jest państwo, które rodzi się i rządzi się samorządnie. To jest coś zupełnie niezwykłego, bo warunki wojenne są ostatnimi, które powinny w gruncie rzeczy wydobywać taką zdolność. Lepiej za mordę złapać i trzymać wszystkich, prawda, na krótkiej smyczy rozkazu. I dlaczego to się udaje również? Otóż dlatego, że w związku z tym istnieje też pewnego rodzaju umiejętność rozpoznawania zmiennej rzeczywistości. I to, co próbujemy z Adamem napisać w tej książce Polska wobec zagłady, to jest prezentacja pewnego fenomenu polegającego na tym, że kiedy się zacznie zagłada, nikt de facto nie może wiedzieć. Nie wiem, czy pierwsi, czy ostatni orientują się sami Żydzi, że to już jest nieodwracalność. To jest zjawisko bardzo trudne do precyzyjnego zdefiniowania, na przykład chronologicznego. Kiedy się zaczyna faktycznie zagłada w 1941 roku na Kresach, czyli jak Niemcy wjeżdżają na ziemię polskie pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, w getcie warszawskim nikt nie myśli w kategoriach zagłady. To jest jakaś zewnętrzność dla Żydów w getcie warszawskim. A tam między lipcem 1941 a grudniem 1941 zostaje wymordowanych 500 000 Żydów. Ale Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie w ogóle tego nie przyjmują jako własne za chwilę doświadczenie. Tak potrafi propaganda, także niemiecka, skroić tę rzeczywistość do wymiaru Żydokomuny jako zjawiska, które w związku z tym ma swój początek i koniec. Ale jeżeli pojedziemy do Ponar, czy zobaczymy, co się działo w Ponarach w 1941 roku, to my już dzisiaj jako historycy wiemy, że tam działy się masowe zbrodnie ludobójstwa na narodzie żydowskim, które po roku staną się doświadczeniem tutaj na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Polskie państwo podziemne
orientuje się w fakcie, że jest zagłada jako już nieuleczalna, nieuleczalne zjawisko prowadzone przez Niemców w momencie, kiedy 22 lipca 1942 roku rozpoczyna się akcja likwidacyjna w getcie warszawskim. I ten moment, można powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy ginie około 250 tysięcy Żydów wymordowanych, zagazowanych w, głównie w Treblince. To jest ten moment, w którym wszystkie strony, i Żydzi, i Polacy, orientują się, że zagłada się zaczyna. I proszę teraz sobie policzyć. To jest 22 lipca 1942 roku. W sierpniu 1942 roku w prasie, czyli dosłownie 3 tygodnie później, pojawia się apel Zofii Kossak-Szczuckiej-Siatkowskiej, protest nawołujący do tego, że Polacy mają obowiązek udzielania pomocy Żydom. De facto tak należy to czytać, bo inaczej nie jest się Polakiem, nie jest się katolikiem. Jeżeli się będzie współdziałać z Niemcami, to traci ten człowiek polskość i traci prawo do nazywania siebie katolikiem. To jest sens tego protestu. Drugi sens tego protestu jest taki, że to jest apel do ludzi, czyli do Polaków, którzy bardzo często i mają do tego prawo, pełna żywa jasność, nie znoszą Żydów. Ponieważ Żydzi jawią się nam, Polakom, wówczas w 1942 roku, jeszcze nie jako męczennicy, tylko jawią się jako kolaboranci z Sowietami. To jest to doświadczenie, które stanowi pewnego rodzaju odprysk tego zjawiska sowieckiego najazdu na Związek Sowiecki, czyli na polskie ziemie kresowe. Polacy nie lubią Żydów, a jednocześnie Zofia Kossak-Szczucka mówi, nie bierzcie udziału w żadnym stopniu, ponieważ to jest nie polskie i nie katolickie. I równocześnie w tym samym momencie rozpoczyna ona szukanie ludzi, przede wszystkim panią Wandę Kracherską znajduje, gdzie rozpoczyna budowanie komitetu rozumianego jako pewnego rodzaju oddolna znowu, taka społeczna, podziemna akcja dotycząca ratowania Żydów. W fazie tego społecznego aktu oporu, czyli tak jakby wrzesień 39, jeśli chodzi o tą oddolność rozumienia rzeczy. I ona to robi na przełomie sierpnia i września 1942 roku. Jako taka spontaniczna akcja tego Komitetu Żegota do grudnia 1942 roku zaopiekuje się własnymi rękami, można powiedzieć, z grupą kilku ludzi. Około 200 osób jest udokumentowane to w aktach Żegoty, które znajdują się dzisiaj w archiwum Machnowym. W ciągu tych kilku miesięcy 200 osób potrafili, te kobiety głównie, potrafiły tą oddolną akcją uratować. Ale Zofia Kossak-Szczucka nie do końca rozumie, być może, albo nie staje jej wyobraźni, że to nie jest jedyny sposób na ratowanie Żydów. 2 tygodnie dosłownie później, jeszcze we wrześniu 1942 roku, ma świadomość, że rozpoczyna się równoległa akcja, która jest pokłosiem jej spontanicznej akcji, gdzie zgłasza się do niej szef, to wszystko jest podziemie, proszę Państwa, żeby była jasność, a nie wycieczki po ulicach. Zgłasza się do niej szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na kraj, Leopold Rutkowski, i proponuje, że tę waszą spontaniczną akcję należy ubrać w struktury państwa. I efektem tego będzie ta słynna rzeczywistość, która się stanie, to znaczy w grudniu 1942 roku ostatecznie, Rada Pomocy Żydom Żegota. Dlaczego od września, kiedy zaczynają się te rozmowy, Żegota dopiero powstaje w grudniu? Otóż nie dlatego, żeby strona polska nie potrafiła się szybciej przygotować, tylko jeszcze musi być strona do tego żydowska. I zabawa polega na tym, że również Żydzi jesienią 1942 roku orientują się podziemie żydowskie, czyli główne partie, które są notabene bardzo rozbite w getcie warszawskim, ale orientują się,
że nie ma już odwrotu, to znaczy Niemcy nie są żadnym partnerem do ewentualnych rozmów o przeżycie narodu żydowskiego, tak jak jeszcze do 1942 roku w Generalnym Gubernatorstwie Żydom się wydaje. Oni są poddani w getcie niemieckim prawom, ale to niemieckie prawo, potworne i obrzydliwe, jest jedynym gwarantem, czy nadzieją, jak kto woli, że mimo takich warunków można przeżyć. Teraz oni już wiedzą, że nie można przeżyć. I w związku z tym zgłaszają się do podziemia polskiego. Znalazłem taki bardzo ciekawy dokument, który świadczy o tym, jak strona polska mobilizuje żydowskie podziemie, żebyście się zjednoczyli wobec partnera, jakim jest Polskie Państwo Podziemne. Ostatecznie nie udaje się, powstają dwie struktury. Komitet Narodowy Żydowski, do którego wchodzą komuniści, socjaliści żydowscy, ale tylko część, i przede wszystkim sioniści. Natomiast Bund, druga wielka partia żydowska przedwojenna, socjalistyczna, nie godzi się na to połączenie, ale obydwie partie występują do Polskiego Państwa Podziemnego i piszą taką krótką notatkę lojalnościową, uznając, że polski rząd i Polskie Państwo Podziemne są jedynymi reprezentantami ich interesów, czyli interesów żydowskich. I efektem tego jest wejście reprezentacji żydowskiej do Rady Pomocy Żydom Żegota. I Żegota będzie związkiem, który będzie funkcjonował w Polskim Państwie Podziemnym jako związek między dwoma reprezentacjami podziemia. Z jednej strony żydowskie podziemie, bo bez niego nie można pomagać Żydom, bo to oni mają wejście i są na terenie getta, i po stronie aryjskiej naszej Departament Spraw Wewnętrznych, który jest patronem Żegoty. I proszę sobie wyobrazić, że dokładnie w tym samym czasie. Co to znaczy, przepraszam jeszcze, patronem? To znaczy, że od tej pory budżetowanie Rady Pomocy Żydom odbywa się przez ten Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj z Leopoldem Rutkowskim na czele, który od tej pory wpisuje do preliminarza budżetowego wydatek nowy w postaci pomocy na rzecz Żydom, czyli na rzecz Rady Pomocy Żydom. Jest łącznik między Radą Pomocy Żydom a Departamentem w postaci Witolda Bieńkowskiego i jego zastępcy najbardziej znanego, czyli Władysława Bartoszewskiego. To jest ta komórka łącznościowa między Żegotą a Departamentem Spraw Wewnętrznych. I od tej pory, od grudnia 1942 roku, mamy do końca, do 1944 roku włącznie, każdy budżet kolejny państwa polskiego formowany w Londynie umieszcza wydatek w postaci Rada Pomocy Żydom Żegota. Co to znaczy? To znaczy, że pomoc Żydom staje się celem wojny z punktu widzenia Polski, czyli tego, co rząd polski w Londynie reprezentuje i tego, co reprezentuje Polskie Państwo Podziemne. Tak jak inne wydatki budżetowe, także określają cele ówczesnej wojny prowadzonej przez państwo polskie. Jedyne, jakie mieliśmy, czyli rząd i Polskie Państwo Podziemne. Nie było żadnego innego, które by miało prawo i śmiało się nazywać polskim rządem. Szybkość tego zjawiska polega także na tym, ta umiejętność rozumienia zmiennej rzeczywistości, że w tym samym wrześniu 1942 roku, w którym Zofia Kossak zakłada na razie komitet ten oddolny, zgłasza się do niej notabene szczęśliwie osoba, która w podziemiu z nią współpracuje, czyli Jan Karski, informując, że jest wysłany, a on już od czerwca był wysyłany, musiał się szkolić, musiał zdobywać informacje jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego. We wrześniu 1942 roku rozumie, że trzeba w związku z tym także zebrać informacje na temat tego, co się dzieje w związku z zagładą, a on nie może wyjechać w innym terminie, jak tylko konkretnie w październiku 1942 roku. Wiedzą Państwo dlaczego? Dlatego, że on ma nielegalne dokumenty, znaczy nielegalne, wytworzone konspiracyjne dokumenty. On jest żołnierzem na urlopie. On ten urlop dostał w konkretnym terminie.
I on nie może wyjechać po tym terminie, bo już powinien być na froncie wschodnim jako żołnierz niemiecki. Więc on ma dni konkretne, w których musi wyjechać. Te dokumenty zdobywało podziemie, żeby on mógł w tym konkretnym czasie w październiku wyjechać. No więc on zbiera informacje do ostatniego momentu, a w pewnym momencie musi wyruszyć. Do Londynu ostatecznie dociera 1-2 listopada 1942 roku. To jest też fenomen zupełnie, jak on tam przybywa przez facet z ulicy. Nikt zostaje wsadzony do ciupy przez Brytyjczyków i każą mu się spowiadać, skąd on się wziął. A on powiedział, że nie powie słowa, bo przyjechał do rządu polskiego, a nie do brytyjskiego. No i ostatecznie negocjacje, Sikorskiego nie ma, jest Mikołajczyk. Raczyński wyciąga go z tej ciupy i zaczynają z nim rozmawiać. I on przyjeżdża i opowiada o wszystkim, nie tylko o zagładzie. On opowiada o polskich partiach politycznych, o tym, jak Polacy są mordowani. On przyjeżdża z całym wielkim zestawem informacji, które wkuł na pamięci ma relacje do konkretnych przedstawicieli partii politycznych, do rządu, do różnych jednostek, struktury rządu polskiego na Ukrainie. Z tego wszystkiego Raczyński błyskawicznie rozumie, co jest najważniejszym przekazem, każe Karskiemu napisać raport dotyczący zagłady i proszę sobie wyobrazić, że z datą 10 grudnia trzeba by się Adama zapytać, jakie są moce przerobowe dzisiaj druka. 10 grudnia zostaje rozesłany dokument jako dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oczywiście w języku angielskim, więc też trzeba było to przetłumaczyć. I to jest ta część raportu Karskiego, która dotyczy zagłady. No to Polacy nie rozumieli, co się dzieje. Błyskawiczna reakcja dotycząca tego, co jest zmienne w czasie wojny. I ta zmienność natychmiast reaguje na nią strona polska i wykonuje konkretne czynności, które mogą Państwo sobie wyobrazić, ile trzeba było wykonać pracy, żeby wprowadzić ten krwioobieg natychmiastowy, ten raport polskiego MSZ-u przesłany do koalicjantów 10 grudnia 1942 roku. Jeżeli ktoś dzisiaj z historyków amerykańskich, brytyjskich próbuje udawać, że rząd amerykański czy brytyjski nie wiedzieli, co się dzieje na ziemiach polskich, no to można im to pokazać. Adam oczywiście to zdjęcie tego raportu przedstawia w książce i to, ten raport pokazuje właśnie jako publikacja rządu polskiego sygnowana nie przez Karskiego, bo tam nie ma Karskiego, bo on jest kurierem Polskiego Państwa Podziemnego. On jest personalnym, że tak powiem, właścicielem swojego raportu. To jest raport rządu polskiego, który zostaje przekazany światu. Panie Adamie, to Pana pytanie odnośnie tego, co Pan znalazł. Cóż takiego Pan znalazł? No i właśnie, jak z punktu widzenia wydawcy ta szybkość w trudnych warunkach na obcym terenie, na obcej ziemi, ledwo co obroniona Anglia przez polskich lotników, pewnie wiele drukarni zniszczono, a tutaj już od razu takie zadanie. Ja też Państwa serdecznie witam. Jestem troszkę tu przypadkowo, bo rzeczywiście książka, o której mówił Janek, bo jesteśmy tu mieli, więc tak, mam nadzieję, że tak jakiś nić was łącz przyjaźni, dopiero co się okazało. Ja po prostu kilka lat temu pomyślałem sobie, dlaczego tak strasznie nas pluć, kiedy używano, no wszystko pamiętamy, co było to. Co mówiono o Polakach, co pisał Pan Gross, co wypisywano o Polakach. I sobie tylko myślałem, że niezbędną rzeczą jest taka książka, która by... Bo w Polsce się okazało sporo rzeczy. I ona głównie jest przeznaczona dla... Bo będzie w języku angielskim, niemieckim i hebrajskim. Po to, żeby im tam pokazać to, co my Polacy żeśmy zrobili. Ale zanim do tego przejdę, i wtedy spotkałem, poprosiłem Jana, no bo Jan jest badaczem, znawcą i mówię, jeżeli ktoś ma napisać tekst w obronie Polaków, no to właśnie ja. Ja zaproponuję
Ja jestem trochę nietypowym wydawcą, bo ja bardzo często wymyślam książki i dobieram od tego autora. Nie tylko przychodzą tam, żeby wydać książki, ale uznaję, że jakiś temat jest ważny i trzeba go po prostu zrobić i trzeba przedstawić. Po prostu i ta książka powstała bez zagłady, po rozmowach z Janem, po dyskusjach, pracy, tak, powstała i za chwileczkę nie powiem, ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ważnie, bo tu ja mówię o bardzo ważnej rzeczy, o tym odruchu Polaków, którzy no wobec tej rzeczywiście kompletnie nieprzewidywalnej skali zbrodni i przemocy po prostu nie załamali się, tylko zeszli do podziemia i stanęli do walki. I chciałbym powiedzieć o czymś takim, że kiedy przygotowywałem album na stulecie niepodległości, on tutaj jest też, można go zobaczyć, Jan napisał w jednym z rozdziałów o roli Kościoła dla odzyskania przez Polskę niepodległości. I zawsze jak się taki album pracuje, to muszę przeczytać mnóstwo rzeczy, pamiętników najróżniejszych, o Legionach, o Tu Piłsudskiego, o Legionach Wschodnich, o Armii Hallera, żeby wszystkie te elementy o dyplomacji, żeby te wszystkie elementy w tym albumie się znalazły, które doprowadziły nas do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, to czytałem w pamiętnikach, no, rzeczy straszne, których wcześniej nie wiedziałem, bo ja nie jestem wykształconym historykiem, znaczy dyplomowanym historykiem, ja studiowałem historię, w 13 grudnia musiałem wejść do podziemia i 81 roku tą historię przerwałem, więc nie jestem dyplomowanym, ale... No i zaczął pan tworzyć autorytetycznie. No i zostałem już w roku wydawniczym. Więc czytam pamiętniki i dawno się okazuje, że w tym, kiedy zaczęła się pierwsza wojna, że tak zwana ulica Warszawy, że na Rosjan pójdą na front kwiatami. Kiedy Niemcy rok później, w 15 roku, zajmują Warszawę, to tak zwana ulica mówi nasi odchodzą. Do tego oczywiście wiemy, jak zostali legioniści przyjęci przez kongresówkę, jak weszli w święto wszystkie, że zamykamy przed nimi okno, okienice i tak dalej. Że zdałem sobie sprawę, że naród polski, mimo wysiłku mnóstwa ludzi, którzy potem otrzymywali za swoją pracę medale i krzyże niepodległości, prawda, taką pracę już szczególnie do duchowieństwa, żeby ta substancja narodowa została, żeby świadomość narodowa została, to w ogromnej części było zrealizowane tutaj, a na zachodzie, mimo oczywiście rozutrzymały, dzieci września i tak dalej, całego tego najdłuższej wojny Europy, to oczywiście duża część była zgermanizowana. I potem... Bydgoszcz też była zgermanizowana. Tak, tak. I potem, wiecie Państwo, ponieważ rodzice mojej żony są spod Wąbrzeźni. I kiedyś przyjechałem tutaj na grup dziadków, bo leżą tutaj, zobaczyłem tablice przedwojenne, jak obchodzono Święto Niepodległości. I sobie zdałem sprawę, że 19 lat wystarczyło, 19 lat niepodległej Polski, by